Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o tym, dlaczego Jarosław Kaczyński i PiS nienawidzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jarosław Kaczyński co prawda, jak jest był dopytywany, to zawsze jego współpracownicy zapewniali, że on to co roku wspiera. Woźb w 2010 roku podpisał czy znaczy przekazał nawet podpisany egzemplarz Konstytucji przez siebie i przez Komorowskiego. Z hasłem, że zboda, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W każdym razie wyglądałoby na to, że ma pozytywny stosunek. Tymczasem, właśnie zarządów PIS ostatnich. Instytucje państwowe nie dość, że przestały się włączać w ten Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przestały ją wspierać, to zaczęły ją otwarcie zwalczać. Doszło do tego, że kiedyś na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle wydało jeszcze za czasów Witolda Waszczkowskiego. Takie polecenie, żeby wszystkie pracowki dyplomatyczne w żaden sposób polskie na całym świecie nie wspierały zbiórek na WOŚP. Podobne zalecenia były przekazywane do wojska. W każdym razie zdarzały się też sytuacje kadrowania, wywalania serduszek z odzieży osób występujących w TVP. W samej TVP zdarzyło się, że ktoś tracił pracę dlatego, że przyszedł do pracy i wystąpił z serduszkiem. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieliśmy więc do czynienia. Z sekowaniem. TVP zresztą w sposób też taki mocny dystansuje się od Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy, dlaczego tak się dzieje? No, tu sprawa jest prosta. Po prostu Jerzy Owsiak stał się już otwartym wrogiem obecnej władzy. To stało się zresztą to, czego się obawiał zawsze Jarosław Kaczyński. Dla niego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest częścią salonu. Salon to jest taka elitarna taka formacja, która jest, ma bliżej niesprecyzowane granice, bardziej intuicyjne niż faktyczne. Te, teraz za jednego z liderów od lat, od 30 lat, za jednego z liderów tego warszawskiego salonu uważany jest Adam Michnik. A Adam Michnik na początku lat 90. skazał Jarosława Kaczyńskiego na banicję. Na wygnanie go z, tej, z tego rejonu. Bo Jarosław Kaczyński stał się osobą nielubianą, niechcianą, po prostu na tychże salonach. Trochę kołatał do tych salonów, trochę starał się przekonać, żeby go tam przyjęto, aż w końcu po prostu poszedł i próbuje założyć własny salon, dezawołując ten pierwszy, próbując go właśnie atakować, odsądzać od czci i wiary. Wychodzi mu to średnio. W każdym razie ten cały atak, te seanse nienawiści, które są e, e, były też na antenie TVP e, sączone pod adresem Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no e, dość przypomnieć takie słynne plastusie e, pani Bieli, które po prostu były daleko idącą krytyką WOŚP. E, dość zresztą e, taką, e, ignorując podstawowe tutaj zawołanie Jerzego Owsiaka, że e, e, jeżeli nie chcesz grać z nami, to, e, to przynajmniej nie przeszkadzaj. E, w każdym razie Owsiak stanowi dla PiSu zagrożenie, przede wszystkim dlatego, że jego polityka... E, zarządzania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy właśnie polega na tym, że łączy bardzo różne środowiska niezależnie od poglądów politycznych i to powoduje, że siłą rzeczy uprawia zupełnie inny rodzaj polityki niż Jarosław Kaczyński, no bo cała kwintesencja robienia tego, co robi Kaczyński polega na dzieleniu Polaków. Owsiak robi coś wręcz przeciwnego, łączy Polaków, ale nawet on no, parę tygodni temu, 1 grudnia, strzelił Kaczyńskiego bardzo mocnym kuksańcem, i właśnie to się stało to. Czego się Kaczyński obawiał, że kapitał społeczny skupiony wokół Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy zostanie wprost użyty przeciwko PISowi. Po prostu Jurekowsiak opublikował wpis, w którym no, wprost zaatakował Kaczyńskiego za jego próbę kolejnego dzielenia Polaków. Zasugerował mu, że powinien powołać Komisję do Badania Spraw Ochrony Zdrowia Polaków. No, i też nie zostawił na no, suchej nitki na pomyśle, aby przekazać kolejne 705 milionów złotych do już wcześniej zagwarantowanych 2 miliardów na propagandę rocznie. My, drodzy państwo, w tej chwili iluś Ileś tysięcy Polaków umiera z powodu braku pieniędzy na procedury medyczne. Pojawiły się informacje o przerywaniu leczenia w szpitalach onkologicznych z powodu braku pieniędzy, a Jarosław Kaczyński ma te 2 miliardy 700, ponad 2 miliardy 700 milionów na propagandę w roku wyborczym, w roku 2023. Te słowa Jurka Owsiaka były bardzo bolesne, bo powiedział to to czego Kaczyński się boi, bo takie rzeczy, które są zerojedynkowe do sprawdzenia. W ostatnich latach w sposób skandaliczny pana rząd przesuwał pieniądze publiczne w sektory oddalone od ochrony zdrowia. To rząd marnotrawi publiczne pieniądze mimo próś Polaków. Pan osobiście decyduje o tym, aby miliardowe nakłady nie szły na onkologię, a były przeznaczone na media publiczne. E Chciałbym powiedzieć to, co mówię zawsze przy okazji naszej fundacyjnej pracy, jeżeli z nami nie grasz, to nie przeszkadzaj. Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć normalnie, godnie i sprawiedliwie. Mam Pana serdecznie dosyć. Natomiast tutaj jeszcze pojawił się wątek, który bardzo boli Jarosława Kaczyńskiego, czyli przypomnienie tej olbrzymiej afery ze złodziejstwem. Olbrzymich pieniędzy, bo tam zaangażowanych w transakcje było ponad 155 milionów złotych, z których odzyskano bardzo niewielkie kwoty, a całe zakupione respiratory są... W słynnej aferze respiratorów, jest to po prostu ukant pewnej części ciała, wytrzaskać do niczego się nie nadają. I Urekow się tutaj przypomniał, źle wydane pieniądze na zakup respiratorów w czasie pandemii COVID-19 powinny być tematem komisji, która by wszystko wyjaśniła do końca. No, bardzo mocny cios, i ten cios pada w momencie roku wyborczego, i to jest właśnie powód, dla którego Kaczyński Krótko mówiąc, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze nie lubił, pozwalał ją atakować, mimo tego, że nie chciał być kojarzony z tym atakiem, ponieważ ten, kto to robi. Wyrządza sobie również krzywdę. Można też powiedzieć, że tego typu ataki nie na wiele się zdadzą, dlatego że Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy ma tak silną markę, że atakujący sobie szkodzą. Tutaj też jest taki trochę. Ukłon w stronę Kościoła, ponieważ większość, nie całość, ale większość takich wyrazistych postaci Kościoła medialnych odnosi się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo z rezerwą, albo wręcz z krytyką. Mówię większość, bo patrzę z tego, co obserwuję: no, że tacy ludzie, którzy publicznie deklarują wsparcie, jednak na kościoła oni należą do mniejszości. tutaj Jarosław Kaczyński też y, po prostu stara się być lojalny wobec swojego partnera, no, którego zresztą bardzo mocno pogrążą, mówię o Kościele, bo to. Ta postępująca zaświadczenie państwa, to jest duża zasługa Jarosława Kaczyńskiego i jego politycznych, politycznego smrodu, który po prostu nakłada na te relacje. W każdym razie powody, dla którego Kaczyński i jego ekipa nienawidzi Włośku, to właśnie to jest to, że jest to coś, co sprawia, że jego polityka źle na tym tle wygląda, a sam Jurek Owsiak go nie lubi, no i wykorzystuje ten kapitał społeczny do e, obnażania hipokryzji i szkodliwych działań PiS-u. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał Wam się podoba, e, to e, proszę go udostępniajcie go jak najszerzej. E, z naszej strony postanowiliśmy się też przyłączyć do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ile, ile, że tak powiem, ten materiał zarobi przy reklamach, to ta kwota zostanie wpłacona za dwa dni. Jak się skończy. No, pojawi się podsumowanie, zostanie za dwa dni wpłacona na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc oglądając ten materiał i podając go Państwu. Zwiększacie też fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ja ze swojej strony jeszcze chciałbym polecić magazyn, którego jestem wydawcą i jednocześnie autorem, czyli Historię na Weekend. W tym numerze, drodzy Państwo, jest mnóstwo dobrych tekstów, oprócz tych, które widzicie na okładce, jak. Jak zdrajcy z Katynia, zemsta na Habsburgach. Mamy tutaj naprawdę bardzo mocny tekst. Mój, dolary dla Bolszewików o tym, że rewolucję październikową sfinansowali amerykańscy bankierzy i przemysłowcy. A także drugi materiał, który, którego jestem autorem w tym numerze czyli historia, drodzy Państwo, ulubionego wynalazcy FBI, czyli Nikola Tesli. To jest drugi tekst, który napisałem. Nikola Tesla, człowiek, który wymyślił XX i XXI wiek. Dzięki niemu mamy piloty do telewizorów, dzięki niemu mamy telefonię komórkową i nie wiadomo co jeszcze mamy dzięki niemu, bo w 1943 roku, kiedy zmarł FBI, zabrało jego wynalazki, jego wszystkie dokumenty, które posiadał i do tej pory większość z nich pozostaje tajna. Historia na weekend, a ja przypominam drodzy Państwo jeszcze raz, że tym, tym materiałem gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i całkowity dochód z tego nagrania z reklam, które są wyemitowane przy nim zostanie wpłacone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia.